Hej, cześć, witajcie, witam was w drugim odcinku My Player. Tak jest, WWE 2K19, 2K19 przed nami. I my jesteśmy w My Career Mode. Chapter pierwszy, one going to the big time. Lecimy. Trochę zrypałem, bo coś mi tutaj się zbugowało i mi nagrywanie przestało nagrywać, także ogólnie jeździmy vanem i właśnie jesteśmy w miejscu naszej tam takiej nieoficjalnej chyba organizacji wrestlerskiej, ale widzę tutaj, że już dwie znajome twarze, na pewno jeden znajomy, ten łysy, to jest z WWE, właśnie Baron Blade, to jest gościu, który jest w każdej wersji tej gry, bo tam był na początku jakimś tym stworzoną postacią, z którym walczyliśmy w NXT, ale teraz widzę, że on tutaj z Matt Bloomem. Matt Bloom to jest Lord Tensai Albert, też wrestler szukający talentów, także dobrze będzie. Dobra, select. Hey, I want you to meet Matt Bloom. NXT. Matt, this is my protege, Van Gogh. I'm a big fan, Mr. Bloom. I mean, I've studied all your matches from your run in WWE and Japan. Really great stuff. Thanks. You must be a true student of the game. I try to be. So why do they call you Van Gogh? Are you some kind of artist? Not quite. I gave him that name because everywhere he goes, his dad's old work van goes. He practically lives in that thing. Yeah, practically. So what brings you out to our show? I'm here to scout your opponent. Cole Quinn. O, mojego przeciwnika chcę tutaj. You should take a look at me too. I mean, you came all the way here and you're just gonna be watching the match anyway, right? I respect your confidence, but I'm here to evaluate Cole Quinn. That's not to say I won't be watching every other wrestler here tonight, but I wouldn't go get your hopes up. Rozumiem. Understood. Chcieliśmy się wcisnąć, ale it was really nice to meet you, Mr. Bloom. Fajnie, że mam głos w ogóle. Także walka, nasza taka, wiecie, organizacja niezależna, coś takiego. No i będziemy się bili ogólnie, tak? Będziemy się ciulać tutaj. Nie wiem, o co tu chodzi. Cole Quinn. To jest ten ziomek chyba, co tam się rozgrzewa. Boże, gościu. I ty chcesz... Hey man, good to see you. Slow your roll, Greeny. Tonight's my big chance to get signed to NXT. So don't do anything to screw it up. Ha, że ma wygrać pewnie, tak? Okay, look. I'm gonna give it everything I have tonight. And we'll see where we stand after that. All I know is I'll be standing in Orlando at the Performance Center. You can continue standing in high school gyms. Zobaczymy. Zobaczymy właśnie ty ziomeczku. Jesteś zbyt pewny siebie. Zobaczysz, jeszcze mnie tu wyczają. I mnie tu wezmą. Teraz co mam zrobić? Go to the match albo znowu do niego. Nie, to go to the match. Nie, lecimy. Lecimy z tym tematem, kochani. Pierwsza walka. W ogóle odpaliłem tą grę i od razu zacząłem nagrywać ten My Career. Nawet nie zrobiłem sobie jeden na jeden żadnej walki. Jestem tylko poziom trudności na ciężki. Bo tam jest jeszcze gorszy poziom, w sensie wyższy. Ale ja sobie ustawiłem na ciężki. Wiecie, trzeba jeszcze wyczuć tą fizykę tej gry. Wiecie, te ruchy, wyczuwać kiedy mamy robić kontry, kiedy nie kontry. Ale ta muzyka głośna tutaj. Pa, 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 pa. O, widzicie, niezależna organizacja, właśnie. Mata usrana. Ale muzyki mamy chociaż. Ale coś, ta muzyka znajoma. Wow. Ja. Menu? O co tu chodzi? Skip scenes. Dobra, możecie w sumie zobaczyć, jak ja tu wchodzę, nie? Jak ja się prezentuję. Żadnych fireworków, żadnych firework nie ma, także chyba nie będzie żadnych wibracji, że mi tu będzie zaraz pad skakał po całym biurku. Także spoko, oglądajcie sobie, a ja się napiję. Powiem wam, że szczerze cieszę się, że to się tak zaczyna, że taki pomysł jest na to, że wiecie, organizacja niezależna, bo już od 3 lat jest to samo, w sumie tak, od 3, jakby wypuszczają od 2K15 do 18 było to, że wiecie, Performance Arena, NXT, potem główny roster, a tutaj widzicie, od razu się tak całkiem inaczej jest zrobione. Że mamy, wiecie, niezależną organizację, jeździmy vanem w ogóle i ten gościu nas próbuje wyłapać. Ale fajne wejście ma gościu. To mi takie pasowało, mi takie wejście. Strój a la Tyler Breeze. Z tymi szelkami zajebiście wygląda. Dobra, gościu, ciebie sobie pominiemy. Bo jednak nie mam czasu, chcę zobaczyć po prostu, wiecie. Jeszcze komentarz będzie w tle jakiś taki ten? Okej. Okay. Boom! Ja za nim.
Kopiemy, jesteśmy strikerem, nie? Szybkie ruchy mamy, także... Taki a la boxer. Wow, ale fajnie, nawet słychać, jak ten narożnik w ogóle skrzypi i po linie go tutaj. Pięknie. I znowu kolejny kopniak. I uwaga. Ale combo. Pięknie tutaj ze strony Fatality. Player must win by pinfall or submission. Dobra, idzie się podnosić, idzie się podnosić. Dobra, spokojnie. Mamy dwa rewersale, on też ma dwa. Szukuje się jakiś suplex. Quick suplex, szybki suplex. Fajnie, że to jakieś komentarze w ogóle jakichś ludzi z dupy, jakiś wiecie, sędzia też jakiś... O, taunty. This has been... Ale to tutorial, dobra. Perform crowd taunt. No, to super filmą zrobiłem. Dobra, kontry. Nie udało mi się niestety zrobić kontry. Akcja naszego przeciwnika. Uuuu, niebezpiecznie, mamy tutaj escape'y, ale nie będziemy escape'ować. Wszystko tak płynnie wygląda. Au. Trochę ten przycisk tego reversal, tego RB, nie za bardzo RT, sorry, nie za bardzo mi się rzuca w oczy. Za tym gościu to nawija. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. No patrz, nie umiem skontrować. Podnieś mnie. Akcja na rękę. O, niby auto reversal. O. Jakiś auto reversal mogę zrobić. Nie wiem, o co chodzi, nie przeczytałem. Poczytam później. Jest! Kontra! A nie widziałem tego, że pisze reversal, także trzeba od razu patrzeć na zawodnika cały czas. Reversal. Press RT at the right moment just before getting hit. No, czyli po prostu przycisnąć w dobrym momencie przed uderzeniem. To counter your opponent's attack. Reversal, dobra, to zabiera nam tego reversal. Mamy dwa. Są attacks... No, wiadomo, to jest ten zielony. To też można, a przy tym to od razu dostaje jakiś boosta. O, uderzenie prosto w brzuch, ale tu... O, jeszcze kolanem. Kurde, ale to realistycznie wygląda, jak on dostaje. O, nasz Cole Quinn próbuje się wydostać spoza liny. Baron Blade. A to Baron Blade chyba komentuje. Piękny neckbreaker. Od razu wstaje. O, prosto. Z łokcia prosto w głowę. Carry. A to ja... Lift? Aha. Okej, okay. Carry your opponent. Dobra. Aha. A, to było tak w 18. Ja tego nie wyczaiłem, że jak się krzyżyk trzyma, to on... coś z obiektem zrobi, a jak... Aha, dobra. To mogę z nim biegać? Dobra. Nice! Dobra, nauczyłem się. Woohoo! Come on! Trzecia lina, Fatality. Co by teraz wykona? Skok! Elbow! Prosto w serce. Niebezpieczna akcja, sędzia liczy. Sędzia głos jak z WWE. 90% mamy już momentum, także musimy kończyć tą walkę. Ale grał się naprawdę świetnie, wszystko tak fajnie, realistycznie wygląda, te ruchy tych zawodników. Zawsze mam takie odczucie, jak pierwszy raz gram w nową grę z serii WWE. Także mamy nasz signature, możecie poznać. Jak wygląda signature, ale ja zapomniałem, gdzie miałem ten signature. Akcja z narożnika. Będzie druga lina. Druga lina. Piącha. Wykończenie prosto w czoło. Nie pamiętam, jaki ten był mój... Czy ja mogę zobaczyć? Superstar info? O, dobra, czekajcie. Signature. Super kick. Aha, running. A to jest dobra, z biegiem. Dobra. Okej. Ej, on ma finishera, już widzę. Wow, jakiś inny super kick. To nie był super kick. Piękny, już krew od razu się pociekła. There it comes. Boom. Powtórka jeszcze raz. Niebezpieczny pile driver. Liczenie. No to wiadomo.
Okej. Okay. O, sędzia przesunął mnie ręką prosto pod liny. Muszę uważać, bo masz finishera. Fioletowy pasek sygnalizuje nam staminę. O, kontra! Dosyć płynnie to wyszło. O nie, ja nie wiem jakiego ma. Nie jestem dobry. O! Wyczuwaniu kontr. Ucieczka. Akcje poza liną. Znaczy poza ringiem, sorry. Dragging. O, prosto przy fanach. Irish Whip. O. Widownia liczy. Ślizgujemy się na ring. Ta mata z opłakanym stanie. BCW is all about. Come on, come on, wstawaj. Gościu, nie mamy całego dnia, krwawisz. Przypominam, że Matt Bloom z NXT na ciebie patrzy. Z WWE, gościu. Chcesz się pokazać z takiej strony? U. Kolejna akcja z drugiej liny, znowu. Mr. CQ is showing why he has attracted interest from promotions all around the world, including WWE. Enjoy him while you can, ladies and gentlemen. Jeszcze głową o matę. Okej. Coś tu się dzieje, sędzia interweniuje. Sprawdź go, sędzia. No nie biegaj mi. Sprawdza zawodnika. Powerbomb. I jeszcze kolanem mam na dobitkę. Znowu. Uff, trochę staminy zeszło. Nawet chyba słychać, jak on go ciągnie po tej macie. Będzie słychać? Narożnik trochę tam skrzypi. BCW! Pin! Bo odbił. Jeszcze! Get up! Boom! Noga! Kolano prosto na... Kolanami na ryj! I uwaga! Boom! Again this pile driver. Znowu ten pile driver. Niebezpieczny ruch. Trzeba go wyciągnąć na ring. Do środka, żeby mi się tutaj znowu sędzia nie pomylił. Koniec! Wygrywamy ten pojedynek. No nie tak jak miał, jak sobie wymarzył ten Cole Queen. BCW Best, blokowane osiągnięcie. Bo mi to kolano na twarz. Ten pile driver, niebezpieczny ruch. Wygrywa nasz Devil. Nasz diabełek wygrywa pierwszy pojedynek, który wy widzicie, bo na swojej karierze wygrał więcej. Ale pierwszy wygrywa na moim kanale. Już nawet nie pamiętam, jak się nazywał. Doc? Van Gogh. Yeah, great job out there. Means a lot coming from you. Orlando, here I come. Czemu on nie krwawi? There's no beach in Orlando. Then I'll make sure to furnish my condo with wall-to-wall sand. Before you start making big plans, we have a few things to discuss. Like what? My start date? Future opponents? Waist measurements for the NXT title? Not exactly. To be honest, I'm not a fan of your Mr. CQ character. You need to come up with something different. It's not really a character, but fine. I can come up with something different after I get to NXT. Full disclosure, I don't think you'll be heading to NXT. Not anytime soon, at least. You're just not ready. I was actually more impressed with your partner over here. Wait, what? So I've decided to offer him... No i gitara, idę do NXT. You'll have a tryout match at an up-and-coming WWE event. Really? Dzięki. Yes, I've been doing this a while now, and I know talent when I see it. Is this some kind of joke?
because you were supposed to be here to scout me and not him. Plans change all the time in this business. That's a good lesson for you to learn. I have to go catch my flight. You and Baron will be hearing from us soon with the details on your tryout match. Don't make me regret my decision. I won't. Thank you. Unbelievable. I told you not to ruin this for me, and look what happened. Whoa, all I did was give it everything I had out there, okay? I can't help it that he saw more potential in me. Potential? Or was it your boy Baron here putting you over with him? I always knew that he was your favorite, but I didn't think it would cost me a shot at WWE. This was all Matt Bloom's decision. Do you think I want to see my top guys leave? And do you think we want to stay here forever, wrestling in front of a few hundred people for crap money? That's not what I meant. I'm just saying we're building something good here. Besides, if you left, who would design our title belts? I only make your belts because you pay us so little for wrestling. It's so bad Teacher's pet over here has to live in his van. I thought that was a joke. I only live in it when times are tough, which is most of the time. Well, that nickname's not as much fun anymore. Look, you just need to trust the process. We're building tworzymy. And think of it this way. If any of us make it to WWE, it'll be good for everyone. It'll help put BCW on the map and lead to more opportunities. Oh, yeah. Easy for you to say. You're the one with a WWE tryout match. He's right, though. What's the saying? A rising boat will lift all tides? I think it's the other way around. Whatever. Come on, let's drop this thing and bring it in for a BCW handshake. Yeah, no thanks. I'll let you two celebrate alone. Oh. Don't worry about him. And congrats! I am truly happy for BCW you. BCW handshake! Gitara. Mamy naszą walkę WWE Event jakimś. Nie wiem, czy to będzie jakiś... Tak się nazywa? WWE Event? Czy co? Ale mamy... Udało nam się chyba przedostać. Zobaczymy, czy będę jeszcze walczył w BCW, czy... Czy może polecę od razu do next week. O, uwaga. Następny tydzień. Co teraz nam szykuje tutaj Baron Blade i Matt Bloom? No nieźle. This is way bigger than the high school gym. And the VFW. And the state fair. Combined. Don't let that bother you. All that matters is the rings the same size. All right, good point, but I assume their rings aren't covered in rust and mysterious stains. Hey, we're working on fixing that. Come on, let's go meet Triple H. Try to play it cool. You don't want to recite his entire career history like you did with Matt Bloom. It wasn't his entire career history. Hey, Hunter, it's been a while. This is my guy that Matt Bloom wanted to bring in for the tryout match tonight. Nice to meet you. You trained him, Baron? I did. He's one of my top students. Okay. I'll try not to hold that against him. Look, I've heard a lot Triple of H things, but I want to see you in action tonight before we decide anything. Będziemy w akcji. Do you have an opponent for him yet? Oh. I do. Surviving in WWE is all about how you handle adversity. So you're gonna face the toughest guy we have. Actually, the toughest monster. Oh yeah. Go introduce yourself to Bro. Yeah. Don't worry. He won't hurt you. Not until your match at least. Okay. Okay. Hey, Braun? No, nieźle. I just wanted to introduce myself. No autographs. I'm not a fan. I'm actually your opponent tonight. Ooh. You mean victim? So how do you want to die tonight? Jezu. Nie chcę umierać. I'd like to survive tonight, if that's okay with you. What I meant was, in what type of match do you want to get this? Oh, nieźle. Ciekawe. Może tables? Dawajcie. Tables match could be cool. The owner of our promotion could never afford tables, so we never really got to use them. I can't believe you thought I was actually going to let you choose the type of match tonight. Uh-huh.
We're gonna do what I wanna do, because I'm the Monster Mud Man. So it'll be a steel cage match. That way you can't run from me. O kurwa. Dobra. Steel cage. Dobrze, nie Hell in a Cell. Was my second choice. To był mój drugi wybór. No nie, ja bym drugą wybrał po prostu False Count Anywhere. Dla wiecie, większego fanu oglądania. Dużo expo dostaliśmy. Co tu jeszcze dostaliśmy? Jakieś pieniądze? Dobrze, dobrze. 52 tysiące już mam. W sumie mogę ulepszać. Mogę ulepszać nieźle, bo dostałem 50 na starcie od razu. No ale dobra. Baron Blades is a retired WWE superstar. Aha, musimy sprawdzać telefon. Alexa Bliss. Dobra, pogadajmy z nim. Just make the most of your opportunity, win or lose. Matt Bloom brought you in. What, like a replica title? Of course. Just trying to keep the mood light. But if you do. Okay. Alexa? Hey, I've seen some of your indie stuff online. Dzięki. Not bad. Seen what he's capable of when he was my partner in the mixed match. Fajnie, że ona to łączy wszystko to, co się działo naprawdę. Start running. Dzięki, Alexa. Czy mogę jeszcze z tobą pogadać? Czy będzie to... Hey, I've seen some of... And I can't believe how stupid you are in person. Okej, dobra. To było złe posunięcie. Dobra, jeszcze podziękujemy jej za to. No dobra. Okej, okay, czyli ona po prostu taka jest. Okej. Okay. Czyli co byśmy nie wybrali, tak ona nam do pieprzy. Okej, okay, dobra, teraz czas na naszą walkę. Fatality kontra Braun Strowman Steel Cage Match. To będzie rzeź. Będzie rzeź, ale nie poddamy się, bo jesteśmy BCW. BCW, BCW. Od razu Monday Night Raw. Coś czuję, że to będzie ciężka walka i pewnie nie do wygrania. Nieźle. From Wrocław, Poland. Wrocław. Co to jest Wrocław? The Devil, Dr. Flynn. The Devil. A ciekawe, czy był Lucifer. Ale dobra, już nie. O Jezu, sorry. Chciałem zrobić krzyk, ale mi nie wyszło. Nieźle. Pio pierdziele. Pięknie. Dobra, Steel Cage. Short to pledge, you are serious, but not leaving the cage against Braun Strowman. O Jezu. Teraz mam minusy, ty. Ale power. Power slam. To był finisher chyba. Dobra, czyli to po prostu była taka, no rzeczywiście, nie do wygrania, powiem wam, bo... Czy ja mogę jakiś... Nie, nie mogę. Dobra. To i tak było nie do wygrania, bo... No nie szło tego wygrać. Jak ja miałem co? Jeden ruch. Miałem same minusy, także... I don't know. But no matter what, you always have a home. In the BCW. Thanks. Hey, I saw a lot of positive things from you. Raz go uderzyłem. Importantly, you didn't seem intimidated by being on the bigger stage or by being locked in the cage with a monster. So with that being said, we'd like to offer you an NXT contract. Look that over and return it at tomorrow night's show. Okay. This is amazing. Thank you. I would
shake your hand, but I think three of my fingers are dislocated. Don't worry about it. Rest up and we'll finalize everything tomorrow. Dzięki. Czyli dostaliśmy NXT kontrakt. BCW? You did it. I'm shocked. Me too. I just can't believe it. I mean, against all. Dostaliśmy jeden ruch. To był finisher chyba od Brauma, także to. Definitely be sad to see you go. You've become one of my top guys. You'll be fine though, right? I mean, you got Cole and the rest of the crew, yeah? Sorry. What am I doing? This is your time to celebrate, not to worry about me and BCW. You enjoy the moment. I'm gonna go talk to Triple H about when you might start, so maybe I can get you on one more BCW show. We'll do a big farewell match. It'll be great. Sounds good. O, pożegnalna walka na BCW. I'll see you back at the hotel. Congrats. I'm proud of you. Dzięki. Thanks, Baron. Couldn't have done it without you. No, powiem wam, że nieźle. I teraz muza latuje, nie? Od razu z grubej rury. Dobra, w takim wypadku może skończymy ten odcinek, bo to już jest ponad 20 minut, 25 minut ponad. Wow. Was tonight just a one-time thing, or are you signing with WWE? Well, actually, I was literally just offered an NXT contract, and I can't wait to get started. You should just skip NXT and go straight to the main roster. Actually, you know what? Hey, Triple H, you say listen to your audience? Well, the audience is saying that I'm good enough to go straight to the main roster, which actually, I think I proved it tonight by going toe-to-toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but... Obstawiam, że to jest ten typek. Obstawiam, że to jest ten typek, co nie dostał kontraktu. Znaczy, co nie dostał propozycji od Matta Bluma. Obstawiam, że to jest on. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że mi to jakieś menu pokaże. Że będę mógł jakoś... Wiecie, że nie będą jakieś cutscenki. Next day. Zaraz będą cutscenki? Proved it tonight by going toe to toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but okay. Less than 24 hours after the opportunity of a lifetime, you get into a fight with a fan outside a WWE event, and there's video. I'd really love to hear this explanation. Look, the fan attacked me first. I was just defending myself. What am I supposed to do? Just stand there and get beat up? All we can see is you fighting with a member of the WWE Universe, and that's not good. Well, that's how it happened. Okay. You need to understand, this isn't some rinky-dink independent promotion running shows at the Elks Lodge. This is a publicly traded global company. We can't have our WWE superstars getting into fights with fans, and it will not be tolerated. On top of that, you were bashing NXT, saying you were going straight to the main roster. Who in the hell do you think you are? I was just having fun with the fans. I was just about to say that I would be happy to go to NXT, and the fan attacked me. Oh, I bet. This is what I get for trying to do business with one of your guys, Baron. Come on, Hunter. Can't you just fine him or something? No, because I can't fine him if he's not on the active roster. I'm rescinding my contract offer. Leave the building or I will have security escort you out. Don't ever bring me one of his guys again. This is on you too. Understood. Remember what I said about making me regret my decision? Congratulations. You did it in record time. Okay. Także przez chwilę byliśmy w NXT. I walczyłem na Raw. Hey, this wasn't your fault. I'm sure we'll figure out something else. Now, come on. Grab your stuff. We gotta go. No, nieźle. To było szybkie. Bardzo szybkie. Back it up. A few days later. Dalej będą cutscenki, ja bym chciał to zatrzymać.
Just a minute. Dostał telefon? Wakey, wakey, Jake the Snakey! It is too early for that to be funny. Sorry, I couldn't wait to tell you the good news. Triple H called and wants to offer me a contract again? No, better. What could be better than that? Well, after news of your NXT contract being pulled hit the internet, your fan fight video went viral. It's over 2 million views now. Sorry, make that 2.2 million. So a whole lot of people have watched me throw my career away. Why is that a good thing? Because controversy creates cash. Uh-huh. My phone's been blowing up. Everyone wants to book you now. You're the hottest thing on the indie scene. And based upon the principle of supply, there's only one of you. And demand, like I said, is high. Your rate is skyrocketing. Okay. Okay. Okay, this could be good. It could be very good. We could turn chicken crap into chicken salad, if you know what I'm saying. Jednak ktoś się interesuje. I don't think I get it. You're gonna stick it to Triple H and WWE by making your own success in the indies. You'll be way bigger than you ever would have been in NXT or WWE, and we'll do it together. So what do you say? Are you in? Ciekawe. Możemy się pokazać na innej scenie. What other choice do I have? I'm in. No I'm i dara. Może wtedy nas przejdziesz. Now, go brush your teeth. Your breath is terrible. Okay. It's too early. Śmiesznie chodzi. Dobra, ja bym chciał już się ten. BCW. Next week. Już te piksele. Somebody want to explain to me what's going on here? Give me a minute. Welcome to the new reality of BCW. Because of all your online hype, we sold out our usual allotment of tickets a few days ago. But since I'm an entrepreneurial genius, I pulled some strings with the school principal, allowing us to move the show outside. Ooh, therefore, doubling our capacity. Większa ilość miejsc, nieźle. All right, dobre posunięcie. But that's not all. See those fancy video cameras and that nice gentleman I was just speaking with? Na żywo będzie? Yeah. For the first time ever, BCW streaming. Will be live streaming our event around the world on pay-per-view. So anyone who's not lucky enough to see Buzz in person can still watch him do his thing from the comfort of their homes for a small but fair fee. Isn't it great? Pięknie. Yeah, it's great. Question, who is Buzz? Oh, that's your new nickname. You know, because of all the social media buzz you're generating. Uh-huh. Don't worry, you'll get used to it. Buzz? It's all turning into chicken salad, my friend. Yeah, speaking of making things not crappy, have you seen Cole? I feel like I should talk to him before our match tonight. He's around here somewhere. And oh, by the way, your match with him tonight is now Falls Count Anywhere. Thought you two could have some fun with all the extra space. Okay. Fun. Yeah, you really have an odd definition of the word fun. Okay. Czyli chyba teraz będziemy mieli moment, żeby przerwać odcinek? Tak. Mamy moment, żeby przerwać odcinek. Także ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. O, telefon. To później. I będziemy mogli sobie... znaczy, może będziemy mogli sobie... Dalej będziemy grali, tylko przechodzimy po prostu do kolejnego odcinka. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.